Dzień dobry moi kochani. Hello. Jedziemy po rowery. Witam was w kolejnym vlogu. Dokładnie. A, bo jeszcze trzeba powiedzieć wstęp. Witamy was w kolejnym vlogu. Bardzo dziękujemy za oglądanie poprzedniego. Wczoraj było w Krakowie, nie wiem, odczuwalna, mam wrażenie, 30 stopni. Mega duszno. Nie tak gwałtownie. Mega zawieruchy. Można było się poczuć jak na Bali trochę przez tą wodę. Tak, no ale nie, bo właśnie to było takie mega nieprzyjemna duchota. No tak, mam wrażenie, tak, że ludzie, którzy mieli problemy z ciśnieniem, mieli naprawdę problemy. Więc wczoraj było mega nieprzyjemnie, dzisiaj z kolei jest szaro-buro i ponuro i pada deszcz. Jedziemy do Decathlonu. Tak, zobaczyć. Decathlona czy Decathlonu? Nieważne. Zobaczyć na rowery tam, bo najbardziej jakie byśmy chcieli nam się podobają, to są rowery Canyony za 20 tysięcy, ale z Nie, już tak nie mów. Za 6 koła znaleźliśmy i są naprawdę bardzo ładne. No ale najładniejszy, to jest ten najdroższy. Nie, no dobra, tak. Za 6 koła może być bardzo, bardzo fajny rower. 6 do 10 tysięcy mi się wydaje. Znaczy, nie wiem jak w ogóle... Dodatki, akcesoria. Od technicznej strony to wygląda, czy on jest na tyle dobry. No ale ładnie wygląda. Tak. My się tak znamy, co? No ale też jak widziałam, to te 6 koła to już jest full, bo widziałam też tak, że możesz kupić na przykład samą ramę i dobierasz sobie do tego. Tak. Nie, to płacisz 6 tysięcy za ramę czy za wszystko? Nie, za full rower. No to najbardziej nam się podoba Canyon, bo ma piękne kolorki. No jest taki mega estetyczny, ładny. Tak. No ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie wiemy jak bardzo pokochamy jeżdżenie na rowerze. Także na razie jedziemy do Decathlona, zobaczyć na coś takiego bardziej budżetowego. No tak. I ja bym też chciała mieć taki rower, żeby mi nie ukradli spod pracy, bo to wiadomo jak w Krakowie jest. No właśnie, bo u nas jeszcze jest taka sytuacja, że pod pracą musimy po prostu przypinać do takiego miejsca, gdzie się przypina rowery. No a jak wiadomo, taki rower łatwo jest dziubnąć. Tak, no. Więc szkoda by było przypiąć jakiegoś. A często w Krakowie są posty, że ukradli rower, więc no. Szkoda mega by było. No, tak. No dlatego jedziemy zobaczyć, czy jest tam coś ciekawego. My też jesteśmy jakimiś profesjonalistami, żebyśmy musieli mieć teraz rowery za 10 tysięcy. Jedziemy zobaczyć. I... Zaczniemy sobie od czegoś taniego i zobaczymy po prostu, czy złapiemy bakcyla, czy nie. Będzie nam się to podobać. Zobaczymy też jak młody w tej przyczepce swojej. Co prawda ona jeszcze nie przyszła, ale no czekamy z utęsknieniem już na nią po prostu. A i potem jedziemy kupić buty, bo oglądaliśmy wczoraj relacje Fizjomami na Instagramie. To jest taka dziewczyna, która tam właśnie robi polecajki dla dzieci, które są spoko. I swoją drogą korzystaliśmy nawet z jej takiego mini e-booka na samym początku, jak podnosić, jak przewijać, takie... Takie ciekawe rzeczy, nie? Tak. Na początek, jak ktoś nie miał styczności z dzieckiem, to tak, dokładnie. Warto przeczytać takie rzeczy, żeby po prostu nie zrobić krzywdy. Tak, więc oglądaliśmy, ona też właśnie robi takie różne polecajki z różnych firm. Dużo dziewczyn w ogóle też, które obserwuję na Instagramie, polecało butki z H&M-u. Kosztują chyba 80 zł i w ogóle są w stałej kolekcji H&M-u. I właśnie spełniają te wszystkie kryteria, które ona tam sprawdza. Także pojedziemy i zobaczymy je na żywo, czy faktycznie są warte. Bo jak nie, no tutaj mówiliśmy, mamy mrugałe na dole. Aczkolwiek dużo osób mówi, że na te pierwsze buty, jak dziecko jeszcze nie do końca samochodzi, no to szkoda jest wydać te 300-400 zł, no bo tak naprawdę nawet nie wiesz, ile te buty będą mu służyły. A ile kosztują? No, ja myślę, że lekką ręką, bo to są skórzane czy tam z naturalnych jakichś tych materiałów. Tyle co nasze, a ta stopa to mi się wydaje, że mega szybko rośnie. Ale lecisz, maleńka. Chciałem cię łapać już. Huragan. Ale ładny w ogóle, nie? Ej, leciutki. I cena też jest niezła, bo... 2900, więc w Decathlonie tyle kosztowały decathlonowskie. Tak. Musisz za nim ścigać. Mam dzwonka. Nie, no kurde, fajne. Fajne? No. W porównaniu do mojego zardzewiałego. Mamy to, kochani. Zrobiłem kilka ujęć. Nie spodziewaliśmy się, że tak to w ogóle będzie wyglądało. Nie wzięliśmy kamery, ale coś tam nagrałem telefonem, więc oczywiście zobaczyliście to właśnie przed chwilką.
No i co? Zamówiliśmy je. Zamówiliśmy normalnie rowery, a byliśmy dwa piękne rowery. Tak, ale byliśmy najpierw w Decathlonie i tam nam pan od rowerów wszystko powiedział, co, gdzie, jaki rower, na jaką trasę, wszystko tak jakby profesjonalnie opowiedział i bardzo fajnie to zrobił. Tak. Kupił nas, można powiedzieć. Tak, kupił nas. Jeszcze sprawdził nam, że Iwan musi mieć ramę XL-kę, bo jest wysoki, więc sprawdził nam, że jest taka XL-ka z zeszłego sezonu, w ogóle jest na promocji, więc super. Ładny kolor, wszystko fajnie. No więc stwierdziliśmy, dobra, no to ja już do koszyka dodałam na stronie, bo trzeba było to zamówić. I pojechaliśmy jeszcze do jednego sklepu, nie Decathlona, tylko do Pro Rowery. No, no i tak już bardziej, a żeby zobaczyć, co tu mają i w ogóle w jakich cenach. No, więc weszliśmy i jak się okazało, w całkiem spoko cenach, tak, bo tak. Tam trochę droższe niż te z Decathlonu. Ale pan jeszcze zrobił nam, jakby powiedział, że da nam jakiś tam lekki rabacik. No i wychodziło tak naprawdę niewiele więcej za ten rower jakby z tego sklepu niż za ten decathlonowski. W sumie stwierdziliśmy, że no, że jak można mieć niedużym kosztem wyższym, po prostu lepszą firmę rowerową, no to że dokładnie. Why not? Także od piątku. W piątek prawdopodobnie je odbierzemy, bo tutaj właśnie Iwana musiał być zamówiony, bo ma za długie nogi. Tak. I od piątku będziemy jeździć na nowych rowerach. Także bardzo prosimy, panie pogodynkowy, o ładną pogodę na weekend. Tak, i módlmy się, żeby jeszcze wózeczek dla tego małego gniotka naszego też przyszedł, to zrobimy naszą pierwszą wspólną rowerową wyprawę. Tak, dokładnie, bo wózeczek już idzie, nie wózeczek, tylko przyczepka rowerowa już idzie dla Wyżła i dla Nazara. I dla tak. I jeszcze jedno trzeba powiedzieć o tym, że są przepiękne. No, są przepiękne. Są przepiękne. Pan nam pokazał jeszcze inny, taki złoty. On już troszkę wyglądał, w ogóle on na taki retro, ale wyglądał jak dla mnie. Takie z cieniutkiej stali, przez co był właśnie troszkę cięższy. Bo przez my to, mamy z czego ramę? Aluminium. Ameliniom. I karbon. Więc... Więc bardzo fajnie, no jest leciutki. Ola go mogła jedną ręką podnieść, więc to jest na pewno duży plus dla niej. No i no jest taki baby blue? Nie, taki... Nie, jest taki brudny baby blue, tak, brudny, niebiesko-szary. Tak, tak. Nie, tak, mega, mega ładny. Nie lubię niebieskiego, ale naprawdę bardzo ładny. No i wzięliśmy sobie, cholera jasna, takie same. Mamy takie same. No ale co, fajnie na takie same. Bardzo fajnie. Dużo fajniej, że będziemy mieć takie same, niż jakbyśmy mieli mieć ty ten srebrno-czerwony, a ja niebieski. Tak, tak. W ogóle właśnie, bo trzeba jeszcze powiedzieć, że był inny kolor, że cała rama była srebrna, a ten widelec, co się nazywa? Czerwony. No i on nie wyglądał tak ciekawie, a ten jest naprawdę taki, kurde... Bo jakby był cały srebrny, to by był ładny, ale tak, ten tak, czerwony tak. Jakoś... Ja średnio lubię czerwony. Fajnie. Nie, także... już jesteśmy podjarani. W ogóle jak wyszliśmy z tego sklepu, to my tacy, wiecie, zbijamy sobie piony, jakbyśmy wygrali za darmo te rowery co najmniej. Tak, jeszcze wysłałam mamie zdjęcie moje na rowerze, mówię to Iwana, zrób mi tutaj zdjęcie na tym rowerze w sklepie. A mama mi napisała, że mam sobie kupić damkę, żebym mogła w sukience jeździć. A ona tak. Ja już tam się rozpędzałam do 130 km na godzinę, a mam sukience. To będzie do zapinkalania roweru. No, ale jeśli ktoś nie jeździł na takich właśnie szosach, gravelach, nie no, takim, szczerze. To mega dziwne uczucie. Ej, ja się czułem, nie wiem jak ty, ale ja się czułem, jakbym pierwszy raz wsiadł na rower. Tak. W ogóle nie mogłem utrzymać tej pozycji. Takie niestabilne, tak. Niestabilne to było. Bo jak normalny rower się tak trzyma tak, a tutaj się trzyma przez to, że ma baranka, to tak od drugiej tak, strony. Tak, tak. Nie, dziwnie. I w ogóle są inne przerzutki, także ja myślę, że w piątek jak je odbierzemy, to ja się muszę nauczyć na nim jeździć. Ale to samo właśnie... I w sobotę tak samo będę się uczyła po prostu na nim jeździć. To samo właśnie pan powiedział w sklepie, że na takich rowerach trzeba się po prostu nauczyć jeździć jeszcze raz, nie? Bo to jest w ogóle co innego. No, ale wiem co, na mojej damce jest mega wygodne siodło. Tym to była, wiecie, taki przecineczek po prostu i już po trzech kółkach w sklepie miałam takie, okej, boli. Trzeba kupić te majty z pampuchem. Fajny pomysł mieliśmy, tak. Żeby kupić te rowery, bo myślę, że to może być fajna przygoda. Jeszcze idzie lato, my za bardzo nie lubimy dokładnie. Jeździć na takie, wiecie, mamy basen w ogrodzie przy kamienicy, więc to jest super, ale nie bardzo lubimy jeździć na, nie wiem, jakieś zbiorniki wodne, takie publiczne,
więc w tym lecie to tak trochę się męczymy, bo jak jesteśmy w Krakowie, to nie mamy co ze sobą zrobić. A rower jest fajną opcją, bo tak, jak jedziesz na rowerze, to jest chłodno. Jeszcze przy Krakowie, przepraszam, że cię przerwałem, tak się wciąłem w słowo, ale przy Krakowie jest bardzo dużo fajnych tras, które ostatnio dostały drugie życie przez różne remonty, więc na pewno skorzystamy. No, dokładnie. Także myślę, że to też fajnie, że akurat przed latem i nie będziemy po prostu się kisić w tych murach, tylko sobie pojeździmy. Jesteśmy na parkingu w Bonacce i idziemy kupić buty dla Nazara. No, no i chyba tyle. Wracamy do Bobasa. Do Bobcia. My już jesteśmy w domu i tak wyglądają te oto butki, o których mówiła wcześniej Ola z HM-u. I teraz czas na test. Tak? Psy, witaj się ładnie. Będziesz testował butki. Zapraszam pana serdecznie. No chodź, chodź, pokaż jak chodzisz. Nie. Pięknie przeszedłeś. Baba. 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 Baba, baba. Baba. Pokaż, chodź, załóż mi butki. Ja cię kręcę, ale masz kiksy. Co to? Dziwnie? No i gdzie teraz idziemy? Teraz ci żaden piach nie straszny. Nic, żadna trawa. Po wszystkim możesz już śmigać. Tobie się chyba bardziej metka podoba, co? Zobacz ile kosztowały. Wiem, tak, można tą metkę zjeść? Nie. Tak? Co to? Jak tam? Śmigacz? No chyba całkiem git się chodzi. Jest taki słodki. No tak, widziałam mu. I tak się z ciebie śmieje. Kolejny dzień w oczekiwaniu na rowery. Odliczamy dni i robimy ogóry małosolne. Tak, Ola stwierdziła, że zrobi dzisiaj ogórki. O, proszę bardzo. I tutaj wam wkleję, jak wracaliśmy ze sklepu. A ja nie mam nagrania, masz nagranie? No to może Nazara, jak Nazar chociaż wracał ze sklepu, bo Ola stwierdziła, że robi rewolucję ogródkową. Dzień dobry. No bo byliśmy na spożywce, a obok był Leroy Merlin, ogród zewnętrzny. No i chcieliśmy zobaczyć, czy jest coś fajnego, a już chcieliśmy trochę robić, że tak powiem, zadbać o nasz ogród. W sensie jest zadbany, ale... Sorry, inny się musi powiedzieć. Ej. Piesku, upić ci się chce? Nie. Proszę zamknąć wrota. Hej, Jurka, ja już zaczęłam sadzić mój ogródek. No, proszę dokończyć. A że mamy zadbany ogródek, ale nie przez nas, a że my w zeszłym roku już korzystaliśmy z niego tak bardziej przez to, że był Nazar, no to w tym roku też będziemy korzystać bardziej i tam zawsze rozkładamy basen, zawsze, czyli rok temu. W związku z tym, że korzystamy z basenu i robimy tam grilla, chcemy tam zrobić urodziny Nazara i może chrzciny, no to stwierdziliśmy, że trochę o niego zadbamy i zrobimy go ładnym ogórkiem. Pokażemy wam jutro, co będziemy robić, bo jutro będziemy kopać. Tuje. Tak. Kupiliśmy 3 tuje, ale trzeba, zobaczyliśmy, że trzeba dokupić jeszcze jedną, bo 3 to troszkę za mało. No i tyle, na razie. O! No. Zrobię takie zdjęcie na Facebooka. Na Facebooka. Proszę, pokaż wyżła, co robisz. No chodź tutaj, pomagaj! Ale tak, kiedy będzie gotowe? Tak, kiedy pójdziemy stąd? Miały być tylko 3 małe, żeby zasłonić tą oto tutaj ścianę. Możesz pokazać? Bo znajdujemy się aktualnie w naszym ogródku kamienicznym. No i chcieliśmy tam zrobić ładnie, bo stwierdziliśmy, że to będzie miejsce wszystkich imprez rodzinnych, czyli urodziny Nazara,
Nie komunia, tylko chrzest. Chrzest. Komunia też może. Komunia potem, no, ale że tak troszeczkę trzeba ogarnąć. No a musimy tutaj się dogadać z moją mamą, z moim dziadkiem, z moją siostrą i z nami, nasze wizje. Także nie jest łatwo, bo każdy chce coś innego robić, ale udało się i robimy wiosenne porządki. Tak, tutaj był wielki krzak, który w ogóle no, sięgał gdzieś tak gdzieś 3 metrów. Tak, tutaj jest. Tak. Część, a tam już w skarpie jest wkopana korzenie i druga część. Żeby się rozrosło na nowo. Tak, bo tam jak były wichury na jesień, to tam wyrwało krzaka, więc została taka pusta tak. Skarpa. No i ten krzak był tutaj, no i tutaj te linki takie, które wiszą, to jest dzikie wino, które się bardzo zawsze rozrasta, jest piękne, ale dopiero w lecie. No ale jest, po prostu pochłonęło pół ogrodzenia, więc trochę robimy z tym porządek. No i tutaj już ściągnęliśmy pierwszą część takiego starego ogrodzenia. A, teraz... bo w ogóle jeszcze można powiedzieć, że tutaj, nie wiem w którym roku, ale moja babcia z moim dzieckiem prowadzili restaurację. Tak. Jakby tam było wejście od ulicy. Teraz już jest postawiony blok na przejściu, ale tamten się chodziło. No i tutaj było ogrodzone, to było ogrodzenie. Tu jest pierwsza część, tutaj już jest zdjęte, tam jest druga część ogrodzenia, żeby po prostu klienci nie wchodzili na ogródek, a tu był taki mini ogródek dla nich. No i tu była wydawka, jest w ogóle mega vintage naklejka tak. Algidy. No i napis samoobsługa, także takie... Taka jest historia. No i szczątki po tym miejscu, czyli właśnie ogrodzenie dzisiaj będzie likwidowane. To zostaje, bo to już jest takim stojakiem dla tak. Liczek, które w lecie mega ładnie kwitną. Dokładnie. No i teraz musimy właśnie ogarnąć z reszty tego wina tam, co jest na tamtym ogrodzeniu. Myślimy tak, żeby zostało do tego zielonego, żeby to po prostu przedłużyć. Tego wina się pozbyć i tam wkopać tuję pod ogrodzenie. No i tak, i tutaj posprzątać, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Posadzić coś tutaj, żeby ta przestrzeń też była zakryta. Tak, no i spróbować tutaj trawę posiać, nie? Tak, bo potem żeby... przez to, że jest modrzew, czyli iglak. Czyli kwaśna gleba. Jest kwaśna gleba i trawa nie chce rosnąć, a poza tym ten modrzew dużo igieł wrzuca, więc też przykrywa dość mocno tą trawę, tak. Więc ona nie ma słońca. No ale też nie będzie teraz forsycji, więc tego słońca mimo wszystko będzie miała więcej, więc zobaczymy. Jest ciekawe, ale tam możecie zobaczyć, jak jest czereśnia, która dała piękne, nie zabij się, kwiatki teraz na wiosnę, a tam znowuż jest magnolia, też dała piękne tak. Kwiatki. I w ogóle parę lat z rzędu, w zeszłym roku były bardzo słabe owoce czereśni, ale tak to co roku normalnie czereśnia takie piękne czereśnie dawała. I najlepsze, nie jadłam chyba tak dobrych czereśni. W sensie, one nie miały takiego smaku jak czereśnie ze sklepu. No zawsze one tak były jest. Takie kruche, takie... No nie umiem tego powiedzieć. Ale bardzo dobre, no ale w zeszłym roku w ogóle nie było tych owoców. No i ona tak zaczyna powoli umierać, także zobaczymy co z niej będzie. My już skończyliśmy na dzisiaj robotę. Możecie zobaczyć, że już stoją 3 tujki. Jutro dokupimy kolejne 3, które staną za tym modrzewem. Ale patrzcie, zniknęła po prostu góra tych gałęzi. Wszystko zapakowaliśmy w wory. No i jest czyściutko. Witamy Was, kochani, w ważnym dla nas dniu. Ola już powiedziała, że się ekscytuje tak samo jak w dniu odebrania samochodu. Tak. Ja też tam tak samo, więc nie, nawet bardziej, bardzo dobrze. Bardziej się cieszę niż jak odbierałam auto. W sensie jestem taka, wiesz, no bo jak kupowałam auto, no to jeszcze nie wiedziałam co to znaczy, w sensie jakby wiedziałam co znaczy mieć auto, ale nie, co miałam, to za uczucie? Nie miałam starego auta, tylko po prostu wsiadałam do nowego auta nie zmieniając nic. A teraz mam stary rower i po prostu zmieniam go na nowy, więc to jest takie wow! Więc idziemy sobie na nóżkach, bo to jest dosyć blisko nas, ale dzisiaj musimy dokupić jeszcze tuje, które widzieliście wczoraj, bo zabrakło nam kilku. Najpierw plan jest taki. Najpierw rowerek, potem tuje. A jeszcze chyba Decathlon, bo tak, musimy jeszcze kupić kask, tak, i dokładnie. Światełka, zapięcie na pewno. Tak, i ważne rzeczy, akcesoria. Dobra, gdzie nasz rowerek? Mam taki problem w okularach, że zawsze mi rzęsy, mam strasznie długie rzęsy i mi rzęsy dotykają szkieł. Jesteś szybka. Więc muszę je po prostu otworzyć i już nie za bardzo mogę mrugać, bo wtedy nie widzę nic. Już czekamy na rowerki, widzieliśmy je i dobraliśmy jeszcze różne kilka. Są piękne. Tak, i dobraliśmy kilka akcesoriów, między innymi światełka,
jakieś uchwyty na bidon, co tam jeszcze, dzwoneczki oczywiście. Pan powiedział, że nóżki się nie montuje w takim rowerze. No i chyba tyle, ale musimy podjechać gdzieś jeszcze po zapięcia, czyli praktycznie najważniejsze. Tak, i po kask. Właśnie, i po kask. Bo kaski, szczerze, tak żaden mi się nie podoba. Wszystkie są nie, takie... Nie, najzwyklejsze, ja chciałam najzwyklejsze czarne. No właśnie, ale tutaj takich nie ma. Ja się widziałam w Decathlonie różowe. No. Ale mamy niebieskie rowery, to nie, to czarne. Mam nadzieję, że szybko już będziemy mogli wrócić na nich. Już nie mogę doczekać. I jak tam? Nie wiem, zobaczymy, jak to jadę do domu. Ale nie mogę mieć koszyka. Proszę, boku. Nie no. Pasuje do mojego Adidasa. No, powiem ci, że się prezentuje. No, piękny jest. Teraz, żeby tylko jak najdłużej został taki czysty. Już wszystko się pana wypytaliśmy, kiedy tak. Serwisy, kiedy smarowania, jakieś duperele. No i teraz tak, oby jedynki były całe. Dokładnie. No to co, no to musisz zrobić tutaj, przejechać się. się nie wywal. Ja się wstydzę. Proszę bardzo, pierwszy test. No pierwszy był w około sklepu. No ale to już taki pierwszy na twoim. A właśnie, to już jest mój rower! Nice! No i jak? Fajnie się jedzie. Czyli zmienianie przerzutek, bo jest inaczej niż w moim. No. Ale co ty? Ukręcić. Co? Można do tyłu kręcić tymi pedałami, bo w moim wcześniejszym się nie dało, bo był tak zardzewiały łańcuch, że nie szedł do tyłu. Nie no, fajnie. Myślę, że jak nauczymy jeździć na tych rowerach, to też będą zajebiste. Tak, teraz czekamy na przyczepkę jeszcze dla młodego. Ale to akurat w tym czasie sobie poćwiczymy jazdę na nim. Więc jutro mamy... Że mam chyba za nisko siodełko, ale chyba nie mam, bo mam tak idealnie na czubeczki palców. Jutro mamy rowerową randkę. Dobra, jedziemy do domu. Tak, bo jeszcze jest kilka rzeczy do załatwienia. Czy mam się nagrać, jak jedziesz? Nie. Halo, przepraszam pana. Co tam się dzieje? Proszę zostawić ten kosz w spokoju. Jesteś taki łobuz. On ostatnio to jest po prostu jakiś szatan wcielony. Odkurzaczowi po prostu dokucza cały czas. Wyciąga worek ze śmietnika. Kawie podbiera jedzenie i wyrzuca. Kawusiu, dręczy cię. Patrz, nie odpuśćcie. Nazar! Tak, co ty gadasz? Bla, bla. Mama, bla, bla. Dobra, my już wróciliśmy z pierwszej przejażdżki do domu. Czy ja mogę kończyć drożdżówkę? Możesz. I powiem wam, że... No niesamowite, niebo a ziemia, nie? W ogóle przejażdżka na takim nowiutkim, świeżutkim rowerze, jeszcze na takim typie roweru. Gdzie on po prostu sam zapierdziela. Ej, serio. A ty coś tam śmiejesz? Raz się naciśnie na pedał i po prostu rower sunie. Niesamowite. A ty co powiesz? Bolą mnie łokcie. Ej, mnie to samo. Właśnie bolą mnie strasznie wewnętrzne strony łokci i tutaj kaptury. No i oczywiście dupa od siodełka, bo siodełko jest mega twarde, takie cieniutkie. Nie, no zarąbiste. No, mega. Super się jechało. Tak, także czuć, że po prostu ten rower jest stworzony do takiej gładziutkiej właśnie nawierzchni, bo po takiej się sunie, a nie jedzie. Na takich wertepach czy na jakichś dziurach, no to właśnie troszkę... Czuć, że jest twardy. Tak, czuć, że dupka boli. No ale... Coś za coś, nie? Tak. Także jutro jeszcze musimy dokupić kask. Koniecznie. Bo prędkości są dosyć spore. Dla mnie nowość, bo zawsze miałam koszyk i teraz mówię do Iwana, że dziwnie mi jest z tą myślą, że nie mam koszyka i nie mogę tam wsadzić czegoś. Tak, no w ogóle ten rower jest goły, bo nie ma ani nóżki, właśnie ani żadnego koszyka, ani nic takiego. A jeszcze chyba nie mówiliśmy, co to za model i są to Romety. Aspre chyba 1. Jeśli to dobrze wymawiam, oczywiście. Aspre A1 albo O1? No, coś takiego. Albo A1 albo O1, no. No, więc... Z tego roku one są, bo bardzo podobne są z zeszłego roku. Tak, ale... No! Chłopie, co ty? Niestety potuje właśnie, dzisiaj nam się nie uda... nie uda pojechać, no bo zaraz go trzeba wykąpać. Więc zrobimy to jutro. Ze dwoma, mama dzwoni.
Dobra, no to przyjdę tam zobaczyć. Mamo, muszę kończyć, bo mi na zewnątrz. Mama do mnie dzwoni, że ma kask dla mnie. No. I że ja mam zdolności, więc mam uważać, bo ja lubię zaliczyć glebę, bo ja nie mam hamulców. No, wiemy to wszyscy. Także tym miłym akcentem kończymy dzisiejszego vloga. A nie, w sumie jeszcze mam jedno pytanie. No? Czy ktoś z was wie, czy dziecko w takim wózku, jak się nazywa, wózko, przyczepce, o dokładnie, no. Też musi jeździć w kasku. Bo się nad tym zastanawialiśmy dzisiaj, nie wiemy. No bo jest parę artykułów na temat, że musi i że nie musi. Wiadomo, że na pewno bezpiecznie jest w kasku, tak mi się wydaje. Jeśli podobał wam się oczywiście ten odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę. Będzie nam bardzo miło. On chce coś do kamery powiedzieć. Bo ty nam po prostu nie dasz do końca gamoniu mały. Dobrze, więc żegnamy się w komplecie i do następnego vloga. Bye! To w ogóle już sobie montuję vloga i dziewczyny przyjechały ze sklepu. No, i musiałem to nagrać. Powinieneś nas nagrać na parkingu pod Castoramą, bo wszystkie chłopy, które były, się śmiały z nas. No, przejeżdżały i się chamy, żeby nie powiedzieć brzydziej, normalnie zwalniały obok nas i nikt nam nie pomógł, tylko się uśmiechali i się śmiali z nas. No. A, udało wam się, prawda? Tak, oczywiście, zaprowadziły im mordy. Bo dziewczyny pojechały po tuje, ale co się okazało, nie tylko po tuje, bo patrzcie, z jakimi itemami wróciły. Nie no. Rowerówa już wjechała po prostu na maksa, na banie. Ale patrz w ogóle, co tu jest, mój drogi. Zobaczcie, ile tu jest szkieł wymiennych. Możesz do outfitu normalnie dopasować. O, te żółte fajne. To są do spawania. I oczywiście wszystko marka Lidl. No, ulubione, bo to są takie zajebiste promocje. Proszę, pokaż, co ci na dupę kupiłam. Była nasza ulubiona? Nie było, ptasie się kuleczki. O, a właśnie, żeby dupka nie bolała, to jeszcze dostałem nie pokrowiec, tylko ten. Stwierdziłam, że testujemy na tobie, czy będzie fajne. Poduszka na pod dupkę. No i oczywiście Action wjechało, więc ja tam nawet... Nie, nie byłeś w Action. Z tego środka z Action. Serio? Tylko, tak, nie byłeś w Action, był mecz na Krakowie, były korki straszne. Poza tym musiałyśmy z Castoramy wrócić do domu, wyładować tuje i dopiero stąd pojechałyśmy do Lidla. Tuje są w ogrodzie, zakopane. No jak czemu? Tuje są wysokości julki, bo były albo takie małe, albo takie i duże. I jesteśmy do samej wysokości. I mojej. I do tego jeszcze była promocja i czwarta roślina była za złotówkę, więc musiałyśmy coś wziąć. I co wzięliście? Jakiegoś krzaka. Czwarta, która już by się nie zmieściła. Ale patrz, patrz. Ale właśnie, przedostatnia. Kupiliśmy podróby i oryginalne. Ale ostatnio jedliśmy podróby, nie? Tak? Ale to z Biedry jedliśmy. A, te są pyszne. O no, one są zajebiste. No i co tam jeszcze macie? Szybko, bo mam... Ostatnia rzecz, którą znalazłam przy wyjściu. Kupiłam dużo. Ja pierdzie. A to co, na rower sobie powiesisz? Tak. Wszystko wtedy, żeby nie śmierdziało. Dobra, kończymy tego vloga już na dobre. Oj, patrzcie, co tam się dzieje. No. Normalnie to samo, to nie wiem, ile kosztowało. 8 razy 2, 3, 4, 5. 8 zł taka złotych kosztuje? 7,50. No prawie 8. Ile jest ich? 7. 56 zł. To jest obiad na tydzień. Tak mi się chce pizzy, że kupiłam ciasto, żeby zrobić. Dobra, proszę się pożegnać. Bańki mydlane.